Literatura. To pytanie zadaje od lat w swojej pracy naukowej. Jednocześnie burzy schemat polonisty zamkniętego w bibliotece. Z równą swadą rozmawia o książkach, polityce czy seksie. Niestraszne mu konferencje i Kazimiera Szczuka, z którą prowadził program, wydanie drugie poprawione. W dzisiejszym Siadamy z Kulturą wystąpi profesor Krzysztof Kłosiński. Zapraszam! Witam w programie Siadamy z Kulturą wybitnego profesora z Uniwersytetu Śląskiego, pana Krzysztofa Kłosińskiego. Zacznijmy z takim pytaniem przewrotnym. Otóż, nie tak dawno na tej właśnie widowni nagrywałam program z panią Agnieszką Szanowską. Osobą, która urodziła się w Sosnowcu, ale wyjechała do Krakowa, aby tam robić karierę. Najpierw w piwnicy pod baranami, a teraz jako. Powiedzmy sobie wokalistka e, indywidualna, tak e, gdzieś tam działająca na własny rachunek, a pan profesor zrobił coś zupełnie odwrotnego. E, ba nawet powiedziałabym, że można byłoby to potraktować jako swego rodzaju zesłanie. To znaczy z pięknego Krakowa przyjechał do Sosnowca. Już, już I proszę tłumaczy. nam powiedzieć, już, jak to się, się stało? Już się wytłumaczę. Po pierwsze, pani Agnieszka pojechała śpiewać, a ja śpiewać nie umiałem. Więc mnie nic nie trzymało w Krakowie. Bo zaczęło się od tego, że ja w ogóle chciałem bardzo pracować w tym miejscu, to znaczy w teatrze. Chciałem po prostu być aktorem. Wydawało mi się, że to jest coś wspaniałego. Dzisiaj strasznie się cieszę, że nie zostałem aktorem, bo, bo po prostu widzę, że biedni są ci aktorzy. Ktoś kto grał papieża i Chopina musi reklamować ogórki. No to jest przerażający status <grym> zabudowy, e, czy też ubezpieczenia. Yy, więc starałem się do, dotrzeć do teatru, no ale w, te, w tamtych czasach yy, przechodziło się przez sito egzaminu wstępnego, który prowadzony był przez panią Martę Stebnicką. Yy, yy, to, to była szkoła piosenki literackiej. Ja nie umiem śpiewać. Sztur potem o tym zaśpiewał, że śpiewać nie, każdy, nie, każdy może, może dokładnie. więc ja nie mogę ani lepiej, ani gorzej. Nie miałem szans, więc kombinowałem, może scenografia, Nawet miałem takie poważne plany, żeby i studiować w ASP scenografii, jakoś do tego teatru dotrzeć. Nie? No i, i ale, ale nie, nie udało się Nie jakoś nie, nie, to tego, więc mnie już nic nie trzymało na miejscu. Mhm. I e, e. obraził się pan na Kraku? Nie, nie, ja nigdy nie lubiłem Krakowa. Aha, no to. Tak ja się tak. tam urodziłem, urodziłaś tam moja babka, ja mieszkałem na tej ulicy, na której mieszkali moi dziadkowie. To okropne. Smród, brud i ubóstwo. To jest prawda o, od podszewki, że tak powiem. Prawda? To jest to wszystko, co, o czym czytamy, no, o czym czytamy, w, ja wiem, uza Polskiej, prawda? chociaż moralność pani Dulskiej dzieje się. No tak, tam nie ma tych Lwowie. opisów, prawda, żeby, żeby gdziekolwiek. Ale, ale rzeczywiście nie lubię Krakowa, nigdy go nie lubiłem, dlatego że jest miastem, w którym nie liczy się to, co kto potrafi. I to, co robi, tylko się liczy to, jakie ma nazwisko, koligacje. Jak się nazywa Potocki, to może być kompletnym gburem, durniem, idiotą, a i tak wszyscy biją czołem, prawda? Dlatego nie cierpię, jestem demokrata. A tutaj się zjawiłem i tu jest właśnie tak, że człowiek jest wart tyle, ile potrafi swoimi rękami zrobić. No tak, a prawda? co wyklika, co, co przygotuje? Co no napisze? wtedy jeszcze nie było klikania. W <noise> no ogóle. Tak. W ogóle nie było komputerów, nic. <noise> tak, 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 tak przyspieszyła cywilizacja. Więc dla mnie e, 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 tutaj było cudownie. Po prostu <noise> wspaniale, wolność. ja się tu. Wolność i brak przesądów. <noise> takich kastowych, prawda, klasowych, inteligenckich. Inteligenckość jest czymś jeszcze gorszym niż szlacheckość, bo to jest taka... Próba szlacheckości bez majątku, wie pani. coś koszmarnego zupełnie, no tak. chociaż są teorie, że inteligencja w dużej mierze pochodzi od chłopów, ale chłopi są jeszcze gorsi czasami w tym, jeśli się wypierają swoje, swoich źródeł, korzeni i tak dalej. No to tutaj pięknym przykładem jest profesor Marian Kisiel, który właśnie mówi o Cudownym, tym. cudownym, który zresztą jest wielkim artystą. Ja uważam, że przyjdą takie lepsze czasy, że, że Kisiel stanie się poetą pierwszoplanowym w Polsce, bo to jest znakomity poeta. Tylko że nie jest niesłychanie skromny, niesłychanie. Taki... No i też ta katedra pewnie, ta, ta praca naukowa gdzieś tam zawsze była no wiadomo, jako pierwsza. Wiadomo. Bo to wiele jest właśnie takich nazwisk profesorskich, które gdzieś tam sobie w zaciszu skrobią, piszą no tak, i tak dalej, tak. ale jednak jest ta, ta, ta strona ważniejsza, naukowo-dydaktyczna. Ale ja jeszcze o, o tym. No właśnie. O tym przybyciu do sosnowca. Tak, tak. Bo ja byłem raz w sosnowcu wcześniej, w czasie studiów. Bo tutaj mieszkał mój przyjaciel, który z kolei, by tak powiedzieć, przemieszkiwał czasem u mnie w domu w Krakowie. Mhm. Ja mieszkałem e, ba, bardzo blisko centrum, właściwie w centrum, jak to mówią w Krakowie, w samym centrum. I e, e, ja przyjechałem do niego z wizytą, ja pamiętam, że ja tu jechałem tak, jakbym jechał z, z, z Paryża do Berdyczowa, prawda? Coś takiego. Taki miałem, taki byłem nadęty, taki Kraków mnie tak uformował. No i e, e, pamiętam to miasto zresztą jeszcze przed przebudową, prawda? Savoia pamiętam i tak dalej, widziałem rozmaite rzeczy tutaj. No i muszę powiedzieć, że e, e, to, to zrobiło na mnie wrażenie. To znaczy musiałem zaraz się skonfrontować z tym takim swoim jakimś poglądem na, na centrum i prowincję, który był po prostu nie, nie, niczym nieuzasadniony. Też osobista moja sytuacja była taka, że... Rodzice się rozwodzili, nie bardzo w domu było fajnie, więc jak tylko padła propozycja od profesora Bujnickiego, tak, który był Bójnickim. moim promotorem, hmm? że, znaczy on mi w ogóle nie zaproponował, tylko moim kolegom seminarium proponował. I ja w końcu mówię, a mnie pan profesor nie, 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 nie proponuje, a on mówi, ja myślałem, że, że to nie ma sensu, bo przecież pan jest Krakus. No tak, <noise> ale on, on nie był Krakus. On był, by tak powiedzieć, pochodzenia wileńskiego, jak wiadomo, ale taki trochę właśnie no... nomada, prawda, bo rodzina zatrzymała się w Gdańsku, potem on trafił do Krakowa, więc on jak gdyby był trochę koczownik. I w związku z tym łatwiej mu było się przenosić, potem zresztą się przeniósł, teraz jest wadowiczaninem. Prawda? No ale w końcu właśnie jakby na własną prośbę się zgłosiłem do tego zespołu i to było cudowne. Proszę sobie wyobrazić, to było fantastyczne, bo są pierwsze lata, pierwsze lata Gierkowskie, pełne optymizmu. Ludzie wreszcie mają prawo mieć samochód, mm -hmm. prawda? Mają prawo mieć pralkę. Inne warunki e, 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 też tutaj, prawda? Mieszkanie, mm -hmm. prawda? M, takie czy inne i tak dalej, prawda? I teraz tak. Rządzi Gierek, który jest bardzo silnie związany z sosnowcem. Zresztą tu ma swoje rondo, swojego imienia, tu spoczywa. Gierek dużo robi, żeby Śląsk miał uniwersytet, co jest oczywistością, dlatego że przecież miasto liczące kilka milionów ludzi, no tak, które bo tak, nie ma uniwersytetu, ma zaledwie szkołę pedagogiczną, która w tej hierarchii stoi o szczebel niżej. Więc to założenie uniwersytetu jest ważnym momentem. Ale później, właśnie ten moment, kiedy myśmy się tu zjawili, początek lat 70., to jest założenie filologii w Sosnowcu. I to jest zupełnie niesamowita przygoda, która przypomina mi, ja wiem, e, 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 rozmaite amerykańskie nowele o Klondike, czyli hmm. o, o kopalniach złota, bo to była jakaś kopalnia złota. Po prostu tu nie było rzeczy niemożliwych. Tu wszystko było możliwe, prawda? E, e, jest decyzja, że właśnie filologia ma być w Przyjeżdżają ludzie z całej Polski, z rozmaitych stron. Z katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Pamiętajmy, Gierek jest szefem partii Zjednoczonej Robotniczej, czyli socjalistyczno-komunistycznej. Z Poznania, z Łodzi, z Warszawy, z Krakowa oczywiście. No, skąd pani chce? No tak. To jest coś, czego właściwie nie dane było przeżyć nikomu poza nami w tym czasie. Dzisiaj jest takie marzenie, żeby była tak zwana mobilność. Żeby mhm. ludzie się wymieniali, mhm. żeby nie było takiego. kiszenia, o, o, kiszenia się w środowisku. Osiadłości, mhm. prawda? Otóż to była mobilność w najwyższym stopniu, bo myśmy wszyscy byli skądinąd. Jak ja na pierwsze zebranie, które było, pamiętam, to był rok 73, wrzesień, jeszcze w Katowicach, bośmy, bo jeszcze nie były gotowe budynki w Sosnowcu. Tam się mieścił wydział. I, i, I siedziałem przy stole, jako właśnie taki kandydat na pracownika. I tam siedziało mnóstwo znakomitych uczonych, prawda? Których znałem wcześniej z lektury. No to to było niesłychanie takie stymulujące, by tak powiedzieć. Prawda? No ale ta kariera naukowa pana profesora, to jest też osobna historia, o której można byłoby wiele mówić. Bo zaczynał pan od prozy, prawda? E, e, to znaczy... No właśnie. Na samym początku mhm. był Tadeusz Bujnicki. Jak wiadomo, Tadeusz Bujnicki, to znaczy Henryk Sienkiewicz jest to rzeczywiście chyba dzisiaj najważniejszy klasyk badacz Sienkiewicza, edytor Sienkiewicza, no, numer jeden. Więc oczywiście musiałem, pierwsza moja publikacja była Ogniem i Mieczem, mhm. e, e, no bo nie było innego wyjścia. Interesowały mnie wtedy takie sprawy konstrukcyjne, czas mhm. powieściowy i rozmaite takie rzeczy. Takie bardziej teoretyczne, coś zupełnie innego to niż To mnie dzisiaj. zawsze mhm. fascynowało. To mnie zawsze fascynowało. Zresztą e, myśmy się wychowali w bardzo wyrazistej formacji intelektualnej. Wyrazistrzej chyba wcześniej nie było i później też nie było. Mianowicie to była formacja strukturalistyczna. No Na czele tego wszystkiego stał Janusz Sławiński, który był Hetmanem Wielkim, nieżyjący od niedawna, nieodżałowany. Potem byli rozmaici wielcy tacy pułkownicy, prawda? No, Michał Głowiński, żona Sławińskiego. Pani Ola Okopień-Sławińska, okopień wreszcie pochowany tu w Sosnowcu Kazimierz Bartoszyński, mhm. który należał do ścisłego tego aeropagu tych naszych nauczycieli-mistrzów. I myśmy wtedy, jako bardzo młodzi ludzie, od razu zostali wprowadzeni przez Bójnickiego, który należał do tej wspólnoty mhm. także, prawda? On rówieśnikiem jest Głowińskiego-Sławińskiego. Podobnie zresztą Opacki, bo o nim za chwilę. To są ludzie, którzy się znali z imprezy, która co roku trwała przez tydzień. Co roku przez tydzień ludzie podobnie myślący w sensie przedmiotu zainteresowań i orientacji badawczej spotykali się w przerwie najpierw tej zimowej, międzysemestralnej, a potem we wrześniu i to trwa do dzisiaj. Z, z młodzieżą, przy czym starzy nie mieli prawa głosu specjalnie na początku, tylko młodzież, miały to być takie jakby spotkania integrujące wysiłki badawcze młodych ludzi. Tydzień czasu. W tamtych czasach nie mamy telefonów, przecież nie ma komórek. W A ogóle się, prawda? nie mamy telefonów, nie mamy komputerów, rzecz jasna, oczywiście. Zamknięci jesteśmy w jakimś ośrodku czasowym, w zimie, często w cudownym mrozie, ze śniegiem, w górach czasem. No i co robimy? No, dyskutujemy, no. referujemy, dyskutujemy, przyjeżdża tam Stanisław Barańczak, przyjeżdża tam Jan Józef Lipski, więc oczywiście. Spiskujemy, spiskujemy, jesteśmy w opozycji. Śpiewa się piosenki o Hradec Kralowe, pamiętam, jak jeden z kolegów śpiewał. W związku z. z, z... To, to są też takie czasy niebezpieczne, właśnie. Później te lata ale to jest taka enklawa, jest taka mhm. enklawa gdzie jesteśmy zamknięci, i tam czasem, że tak powiem, taką kuratelem na tą enklawą mają przedstawiciele oficjalnych środowisk władzy, ale to często budzi niesłychanie zabawne historie. Na przykład, to ja byłem świadkiem tego jako bardzo młody chłopak. Głowiński wygłasza słynne tezy na temat stylów lektury, stylów czytania, stylów odbioru on to nazywał. I wtedy Marian Stępie, nieżyjący już, który był takim partyjnym profesorem, pyta się, skąd pan to wie? No bo to takie aprioryczne badania, które wychodzą z założeń ogólnoteoretycznych. A Głowiński odszczekuje mu w sposób złośliwy i to przeszło do historii jako legendarne powiedzenie, że on był na studium wojskowym i tam go uczyli, że przed decyzją dowódca ma wykonać krótką pracę myślową. Więc mówi, że wykonałem krótką pracę myślową. No to była niesłychana obraza dla profesora Stępnia, który zresztą miał na myśli przede wszystkim no, tę bazę empiryczną, prawda? potwierdzenie w faktach pewnej spekulacji. No ale generalnie możemy powiedzieć, że nauczycieli pan profesor miał no, wybitnych, znamienitych, no, na nich polonistyka współczesna, nowoczesna stoi. Oni są już, że tak powiem, historią tak, oczywiście. Ale, tak, ale jakby oni dali te podwaliny. Tak, na przykład, tak, bo realizm. na przykład Bujnicki był moim mistrzem oczywiście, ale wysyłał mnie zaraz na staż do Głowińskiego do Instytutu Badań Literackich. Byłem dwukrotnie na staży. Zresztą prawie wszyscy śmy, że tak powiem, z tego zespołu wczesnego jeździli właśnie, by tak powiedzieć, terminować to pół roku stażu, kiedy miało się mm -hmm. tylko siedzieć w bibliotece i, i pracować. i, pracować. No i, I chodzić powstawały... na zebrania, wygłosić referat, to były wtedy takie czasy, że referat się dawało wcześniej w maszynopisie tydzień, przychodziło się na dyskusję i dyskusja trwała 3-4 godziny. Nie czytało się referatu, wszyscy już go przeczytali i dyskusja była 4 godziny od No To 20 nie te czasy dzisiaj zupełnie, więc można tylko Ale tam się nauczyłem cudów. Teraz kiedy Instytut Badań Literackich obchodził 65-lecie, zaprosili mnie, żebym wygłosił wykład na tę okoliczność. No i powiedziałem właśnie, że, e, 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 że, że to była najlepsza szkoła. No to to była taka szkoła, w której ludzie w ogóle nie uczyli studentów, bo oni nie mieli swoich studentów, pracowali w Instytucie Panowskim, ale ci, co nie uczyli, najlepiej uczyli. Historia jest taka, że można byłoby no, tutaj na, 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 nagrywać i nagrywać. W 75. No więc, roku. no więc właśnie, a tutaj jest tyle rzeczy do powiedzenia. Po pierwsze, niesamowita rzecz, przyglądając się Pana Sylwetce, tłumacz. Ba, jakich różnych rzeczy. Tłumaczem zostałem przypadkiem, mianowicie po prostu bardzo słabo nam zawsze płacili. To zawsze zostało. No tak się do przypuszczam, że, że to mógł być powód. W zeszłym jakieś... roku na naukę przeznaczono 0,34% dochodu narodowego, a w tym roku podobno mniej. No. Więc to samo za siebie mówi. I trzeba było szukać jakichś szans do robienia. Ba, no to są opowiadania amerykańskie w wyborze Jan Hitchcocka. To zresztą. Ja Miałem kolegę, którego żona, do dzisiaj zresztą e, e, się przyjaźnimy, pracowała w wydawnictwie prywatnym. To było nowe zjawisko wówczas. No i on mówi, no a może byś coś przetłumaczył. No ja mówię, to, to przetłumaczę. I na pierwszy ogień poszły opowiadania Alfred Hitchcock przedstawia, e, zrobione przez e, wielu autorów w różnych stylach. No ja od razu, że tak powiem, e, rzuciłem się na najgłębszą wodę, dlatego że to było trudne piekielnie. Robiłem byki rozmaite, na przykład pamiętam, że moja redaktorka, żona mojego przyjaciela, zwróciła mi uwagę, że still life to nie jest wciąż żywy, tylko martwa natura, bo odpowiednikiem Aha. martwej natury, nature mort francuskiego jest still life. Takich rzeczy nie wiedziałem, no ale na szczęście czuwali to taki redaktorzy. Google go, Translator, redaktorzy, to nie, tak. dzisiaj, dzisiaj tylko to no, zostaje. Dzisiaj to, e, e, to straszna robota, przede wszystkim dlatego, że Musiałem jakby wcielić się w kilkunastu innych narratorów. Jedno z tych opowiadań pamiętam, bo było napisane, nie miałem klucza do niego, wreszcie zacząłem go głośno sobie czytać po angielsku i zrozumiałem, że ono jest napisane częstochowskim wierszem, bez rymu, ale zrytmizowane. I spróbowałem dać ekwiwalent po polsku. To były znakomite mhm. ćwiczenia dla Też mnie, Też warsztatowe, Warsztat prawda? Ale, ale potem tych tłumaczeń było więcej, no i dochodzimy do tych najcięższych y, m, prac, czyli właśnie Roland Barth, no i Derida, Bart i Derrida. Bart to jest w ogóle przyjemność. A, no i bo to rozkosz. Pana mistrz, także. To jest mój prawdziwy nauczyciel, więc może jeśli Pani pozwoli, to opowiem tak. Jak już nie zostałem aktorem, to wiadomo, że e, e, poszedłem na polonistykę, bo tak to jest. Na polonistykę no, idą wszyscy, którzy nie zostali. Malarzami, pisarzami, aktorami, no, Hitler, reżyserami. na szczęście nie miał takiej możliwości, bo też by... Po... No, no, to może przerażające. Ale, ale rzeczywiście polonistyka jest swego rodzaju takim, że tak powiem, salonem odrzuconych. Prawda? Którzy muszą tam na nowo znaleźć sobie jakąś swoją własną drogę. No i ja zrozumiałem to po latach, że właściwie nie, ta ambicja teatralna mnie nie opuściła, tylko zmieniła trochę kształt. Bo przecież co robi aktor? Interpretuje tekst. Tak się mówi nawet, prawda? To jest monolog ten w interpretacji tego. Pamiętam zresztą, że to się łączyło, bo jak chciałem być scenografem i terminowałem u pani... Kierskiej malarki i tam ona dawała mi zadania, to mi puszczała, bo wiedziała o mojej pasji teatralnej, puszczała mi Goleskiego, który recytował monologi z Kordiana i z Dziadu. Fantastycznie zresztą, to były na czarnych płytach mm -hmm. jeszcze. No w każdym razie, e, 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 jeśli aktor interpretuje tekst, mm -hmm. no to co robi polonista? To samo. No tak, tylko… Tylko, że aktor ma nad sobą reżysera. A, a to był czas wielkich reżyserów, Jarocki, Sfinarski, moi przyjaciele byli asystentami tych reżyserów, chodziliśmy na, na próby, premiery i tak dalej, prawda? Więc widzieliśmy, że właściwie reżyser to jest ten, kto decyduje, natomiast aktor jest właśnie materiałem spektaklu. Ponoć nawet im głupszy, tym lepszy, bo mniej od siebie bo dodaje. Tak, bo plastycznym. No, w w przypadku Polonisty jest inaczej i tu chyba Polonista dobrze. sam reżyseruje tak. sztukę, w której jednocześnie jest interpretatorem roli głównej. No właśnie, i A nawet dochodzimy wszystkich innych do pobocznych. tego, że y, pan profesor właśnie jest y, takim właśnie reżyserem y, i tych swoich oczywiście wszystkich tekstów, i monografii, i tak dalej, tutaj dużo by wymieniać. Y, ale też przy okazji y, jako taki krytyk mm. literacki, szczególnie tej najnowszej literatury, jest też reżyserem dusz co czytać prawda nie tylko to, no to jak pisać to, jak ten autor co miał na ja myśli muszę autor muszę powiedzieć że to była taka przygoda która no się wiązała z tym żeśmy Kazimiera Szczuka jest przyjaciółką mojej żony No domyślam się że to ideologicznie no, feminizm i, kiedyś i tak była tak dalej to, u nas, to wszystko kiedyś była wygląda. u nas ja mówię tak ona prowadziła w pierwszym programie telewizji polskiej Koszmarny program, najsłabsze program... odniwo. Nie, nie, to, to jeszcze nie, wtedy jeszcze nie. To był, to był program o książkach. Mm -hmm. Już nie pamiętam, jak się nazywał. A czasem też w Pegazie ona mm -hmm. występowała. E, 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 I oglądamy ten program, akurat leciał, bo ona była u nas. Jeszcze nikomu nie zna... Nie no, musiała być znana, która prowadziła program. Ja mówię, wiesz co, Kazie, ale tych rozmówców tu masz do niczego. Mówię, mnie byś wzięła do tego. Coś w tym rodzaju. Nie? No. Tak. No i potem, potem ona właśnie zyskała niesłychaną popularność przez to przez, przez, ten, to, ten przez program, to ogniwo, który zupełnie no no, tak nie Jako premię dostała możliwość zrobienia mm -hmm. programu w TVN o książkach, co zawsze było jej pasją. No i wtedy się zgłosiła najpierw do żony, czy jest mm -hmm. zgoda, Aha. dostałem zgodę i, i, i tego. Więc to właściwie wpadłem jak śliwka w kompot, bo w ogóle do tego byłem nieprzygotowany. No, no, ale to, te, to ale... jedna wielka improwizacja, te programy. Tak, Świetna tak, taka tak, rozgrywka. Ja tak, właśnie czuję tak, się tak, taka trochę tak. skrępowana, bo ja nie umiem przerywać profesoro, panu profesorowi właśnie w, w trakcie opowieści. A tam w tym programie takie dwie osobowości, że trzeba było się kłócić, trzeba było się w jakimś sensie spiąć, a jednocześnie było to tak niesamowicie kulturalne. Ja nigdy nie, nie, nie dałem się tak wciągnąć w bo uważałem, że e, książka e, literacka nie jest terenem do tego, żeby, że tak powiem, się czaskać. Jak no. mówił Wałęsa po na postczękach, tym bardziej z damą, prawda? Więc no to tak, więc, nie wchodziło w więc grę. Jest, jest niesamowita przygoda intelektualna, która zaowocowała między innymi tym, że po programie Wydanie drugie poprawione pan profesor prowadzi na przykład. Yy... Fragment, co prawda? U. Następnego programu. To Śląskie mnie zawołali, czyta, to prawda? Mnie to już nawet nie I to, dalej? Było, to było bardzo ciekawa przygoda. Zresztą zawsze te przygody są ciekawe. Raz rzeczy jak trochę spełnia to marzenie aktorskie, no bo jest, występuje się jednak w pewnej roli, prawda? Czyli, mm. czyli czy się gra. No. No Zresztą razie, kiedyś pan profesor powiedział, że uwielbia czytać cudze, cudze teksty, tak? Ubóstwiam, Innym. No to też takie aktorskie, prawda? Ubóstwiam, no ale to jest część mojego zawodu, prawda? Zresztą pamiętamy o tym, bo to jest wiedza historyczna, że do XIX wieku nie było samotnej lektury. No tak, czytano, czytano w kręgu ognisku, rodzinnym, jest, prawda? Przy kominku, przy, kominku, przy ognisku to, <laughs> to, to nie. opowiadano. <laughs> tak. Zresztą ja zostałem wciągnięty do lektury też w podobny sposób. Mieszkaliśmy w tym Krakowie nieszczęsnym i tam oczywiście nie było kaloryferów, tylko były piece. Kiedyś były secesyjne, piękne piece, potem właściciel, bo dom był prywatny, zamienił była... je na nowoczesne. Słaba książka, można było do pieca od razu ale wrócić. Proszę, a, broń Boże. <laughs> e, e, natomiast te piece secesyjne poszły do piwnicy, bo kafle były dziełami sztuki po prostu. No, teraz standardowe, wybudowano takie jak, jak nowsze, takie w kolorze, że tak powiem, burobrudnym. Buro no i e, trzeba było palić w tych piecach. I jak myśmy byli dziećmi, ja miałem brata. To ojciec palił w tym piecu. Ojciec mój był taki z przeszłością, partyzant, potem trochę więziony w więzieniu stalinowskim, no z przygodami rozmaitymi, wylądował jako komunista w końcu, ale to jest osobna historia. Natomiast on z czasów chyba jeszcze partyzanckich miał taki kult dla potopu. No bo potop to jest opowieść o partyzance, tak naprawdę. No tak, jeszcze jest, takim to, wojującym. Otóż, się otóż on nam opowiadał ten potop, paląc w tym piecu. I w tej atmosferze otwartego pieca, tego ognia, który szedł z pieca, on nam opowiadał po to. I przypalał boki, żeby dzieci <laughs> zostały no tak, po prostu bo tam później, ja wiem, żeby zapamiętały. Tak. Kuklinowskie. <laughs> tak, tak. No więc y, mamy z jednej strony książki, pewnie najważniejsze w domu, prawda? W sensie teraz y, no, trzeba to powiedzieć. Żona, y, feministka, ale też wybitny myśliciel, y, Pani no profesor, w ogóle Krystyna e, 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 już lato prawda, też no już jakieś Zaraz o tym poma, pomału powiemy. Najwięcej zawdzięczam przyjściu tutaj do pracy, do Sosnowca, w sensie no, najbardziej, by tak powiedzieć, intymnym, ja się tu poznałem swoją żonę i tutaj przeżyliśmy całe życie, w Sosnowcu. Poznałem ją jako studentkę na zajęciach, ja byłem stażystą. Prawda? Właściwie byliśmy niemal w podobnym wieku, ona jest troszkę młodsza ode mnie, bo mnie wysłali wcześniej do szkoły. Zaliczyłem siedmiolatkę, a nie ośmiolatkę, więc miałem do przodu parę lat. No i to chyba jest najwspanialsza i największa przygoda mojego i myślę naszego życia. Prawda? I dlatego Sosnowiec jest dla nas takim miejscem no nie do zastąpienia, bo z chwilą, kiedy. kiedy kiedy y, nasz wydział został przeniesiony do, do Katowic, bo istniała tutaj taka bardzo wyraźna opcja, że jednak polonistyka powinna być... No żeby Katowica. ten Śląsk jakoś oswoić, prawda, no, z tym językiem właśnie. polskim. Mhm. No y, y, w związku z tym y, 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 myśmy jednak zostali w Sosnowcu, prawda? Nie, nie, nie goniliśmy, bo tu w Sosnowcu mieliśmy do pracy mm, no, parę metrów. Mieszkaliśmy na ulicy Jagiellońskiej, a e, 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 Instytut był na ulicy e, Żydniej. E, nie, nie zagadłowicza, Ale, już tutaj. Przecież tu, tu faktycznie. To druga ulica, przecież jeszcze tu tak. teraz gdzie biblioteka, dokładnie. To już nie, nie, te, nie te czasy. Ale ja pamiętam wszystkie te etapy, budynki, wszędzie coś się wydarzyło, ze wszystkimi mam wspomnienia. Patrzę dzisiaj ze smutkiem na e, e, tak, taką degrengoladę niektórych tych budynków. że no, Uniwersytet ma nowe w związku z tym nie będzie trzymał tych starych, bo to jest potworne obciążenie finansowe. No, ale, ale ale coś zakres... można byłoby tam coś zrobić, prawda? Ja Jakieś instytuty coś tam że coś podziałać. Tam, no, mam nadzieję, że to tak nie, nie pójdzie w ruinę, bo na, na przykład ten e, taki piękny dworek, w którym myśmy mieli kiedyś dziekanat i pamiętam, że tam prowadziłem zajęcia z znakomitymi dzisiaj profesorami Andrzej Wóź tam był moim słuchaczem teorii literatury, wielki medioznawca chyba najmądrzejszy w Polsce. Więc, no to są ładne obiekty i szkoda by było, No ja mam nadzieję, szły... że uda mi się zaprosić żonę, czy panie, panie profesor, do następnego, jednego z następnych programów. Niemniej to takie pytanie, które muszę zadać, bo w wielu notach biograficznych na temat pana profesora pojawia się coś takiego, że ciągle zadaje pan pytanie, Czym jest literatura? To jest dla mnie sprawa najważniejsza. I teraz z kontekstu tak, tak, może tak. E, dwie rzeczy. Otóż Latorośl, syn, mm -hmm. też już pan doktor, mówi za e, Baudrillardem, tak, e, że literatura jest miejscem wymiany doświadczeń pomiędzy żywymi i umarłymi. A ojciec mówi, pan profesor, literatura jest pani przestrzenią światów możliwych. No i to wszystko jest racja, to znaczy cokolwiek byśmy nie powiedzieli, to jest prawda. Byłem przewodniczącym komisji habilitacyjnej bardzo wybitnego młodego człowieka w Poznaniu, Poznaniaka, który właśnie napisał zupełnie nową taką propozycję traktowania literatury jako takiego urządzenia służącego człowiekowi do budowania własnej ewolucji. Proszę sobie wyobrazić. I oczywiście wychodził od zestawienia nas z naszymi bliźnimi, młodszymi braćmi, czyli ze zwierzętami. To zresztą w mojej twórczości się też pojawiało. Zawsze całe życie uważałem, że zwierzęta to jest jakby odrębna postać bytu i nie możemy się wywyższać ewolucyjnie, że my jesteśmy lepsi. Zresztą pisząc kiedyś o XIX wieku i o takich próbach ewolucjonistycznego spojrzenia na świat. Odkryłem figurę, której do dzisiaj nie opisałem, ale to mam na warsztacie, że tak powiem, cały czas. Mianowicie odkryłem figurę, która była problemem Darwina, czyli twórcy teorii ewolucji. Mianowicie odkrył on istoty, które są na bardzo niskim szczeblu ewolucji, ale którym zawdzięczamy wszystko. Tymi istotami, uwaga, uwaga, są bohaterki jego ostatniej książki, którą napisał tuż przed śmiercią. Wielkiej książki, której bohaterkami są dżdżownice, czyli po prostu mówiąc pospolicie glisty. I dlaczego mnie to doprowadziło do Darwina? Dlaczego tam doszedłem? Bo to czytałem wszystko, tego nie ma oczywiście po polsku. E, mianowicie e, zauważyłem, że porównaniem do glisty, czyli dżdżownicy, bardziej naukowo, posługuje się Eliza Orzeszkowa w powieści o chłopie. No właśnie, Bo chłop jest też jest, by tak powiedzieć, w ówczesnej teorii antropologicznej ewolucyjnie cofnięty w stosunku do pani Dulskiej, powiedzmy, prawda? Chociaż to oczywiście bzdura. I to jest dla mnie bardzo ważne. To znaczy taki wzajemny szacunek tak powiem, tych rozmaitych postaci istnienia, jakimi są z jednej strony zwierzęta, a z drugiej strony ludzie. Bardzo mi się podoba, że teraz się pojawiają właśnie takie. By tak powiedzieć, studia animalistyczne, animal studies, mhm, nawet na Uniwersytecie Śląskim. Tak, często tak, to jest naprawdę jem. rzecz znakomita, mhm. dlatego że myśmy jednak e, 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 niesłychanie e, no, zawłaszczali terytorium, które jest wspólnym światem i którego sami nie jesteśmy w stanie zamieszkiwać, bo zginiemy natychmiast, kiedy wykończymy naszych współ, mhm. współmieszkańców. Prawda? Ja tutaj e, e, uważam za swoje największe osiągnięcie w sensie takim artystycznym, mm -hmm. bo interpretacja jest zawsze trochę sztuką, mówi mm -hmm. się, że no, sztuka da. interpretacji. Prawda? Otóż e, 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 kiedyś e, e, była konferencja profesora Opackiego e, 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 poświęcona e, 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 Witlinowi, Józefowi Witlinowi i rozmaite tam były propozycje i zaproszono mnie na tę konferencję, ja szukałem e, e, o czym bym tu miał mówić i znalazłem taki wstrząsający tekst, w którym podmiot mówi tak. Dlaczego ja? Dlatego, że zwierzę i nie mam duszy. Mhm. I to jest ten baran, którego ofiaruje Abraham w ostatniej chwili, bo Pan Izaaka. Bóg <noise> zażyczył sobie, żeby mu ofiarował na górze Moria Izaka. A on w ostatniej chwili zostaje zatrzymany przez anioła, który zatrzymuje mu dłoń, to jest taki na przykład obraz Rembrandta ciekawy, zresztą w ogóle w ikonografii to jest. Nóż mu wypada, słychać beczenie, że tak powiem, baranka, którego rogi się zawinęły w, w krzew, no i ten baranek staje się ofiarą. I w tym wierszu Witlina ten baranek, a wiersz napisany jest już po doświadczeniu Holokaustu, mówi, dlaczego ja? I potem się pojawiają zresztą wątki właśnie holokaustowe, także oświęcimskie. Trząsający wiersz, w którym właśnie mówi ten, kto nie ma głosu. Prawda? Dzieci i ryby, ale zwierzęta też nie mają głosu. Prawda? Myślę, że y, pytania zostawiamy naszym widzom do... Czytania e, książek pana profesora, do spotykania się na wykładach, bo i też e, pan profesor tych wykładów sporo nawet dla młodzieży licealnej ja, ja robi. Ja pani powiem, ja bardzo to sobie cenię, zawsze sobie ceniłem, dlatego że e, e, takie spotkanie to jest dla obu stron niezwykle potrzebne, prawda? Myśmy zresztą to zastosowali w małej skali w dydaktyce, na polonistyce, mianowicie mhm. tych old boyów, takich starych profesorów, prawda? Chociaż dzisiaj nie mówi się stary, tylko. Waldor mówi, nie jestem stary, tylko dawny. Więc tych dawnych profesorów się e, 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 śle na pierwszy rok studiów od razu, na pierwsze zajęcia, na pierwszy ogień, prawda? I to jest bardzo korzystne. No i to też jest na plus dla przyszłości polonistyki, tak Mam że... nadzieję. Zapraszamy Mam nadzieję. na polonistykę do pana profesora. No musielibyśmy wyjedzie. osobną rozmowę odbyć, bo polonistyka to jest to, czemu właściwie oddaje się... Losom polonistyki, przyszłości polonistyki oddaje się w ostatnich latach właściwie prawie wyłącznie. Także dziękuję ślicznie dziękuję za bardzo. rozmowę.